Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks, a jednocześnie witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jako że to jest pierwszy odcinek, który nagrywam faktycznie z wizją, jeszcze nie wiem, czy zachowam taką formę podcastu, ale bardzo bym chciała spróbować, także dzisiaj mamy tę pierwszą próbę. Ja wziąłam sobie duży kubek americano, bo czeka nas dość ciekawe, troszkę myślę kontrowersyjne, ale mam nadzieję, że nie za bardzo temat. Jednak zanim przejdziemy do tematu, chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na portal Buy Coffee, gdzie możecie, że tak powiem, zasponsorować mi taką kawę, albo mniejszą kawę, albo większą kawę. Jeżeli wejdziecie, to na pewno zobaczycie, o co chodzi. W każdym razie, jeżeli chcielibyście wesprzeć moją działalność, też finansowo, czy podcast, który tworzę, czy kanał, czy twórczość na Instagramie, czy po prostu chcielibyście, że tak powiem, podzielić się dobrą kawą, to zapraszam Was tam bardzo serdecznie. A teraz, nie przedłużając, przejdźmy do odcinka, do tematu, dlaczego wszyscy kłamiemy i czy na pewno. Ogólnie chciałabym zacząć od tego, że temat będzie dotyczył social mediów. Jako że ostatnio też troszeczkę w tym temacie się poruszaliśmy, gdy mówiłam Wam o moim kryzysie, przede wszystkim związanym właśnie z Instagramem, to dziś chciałabym troszeczkę pociągnąć temat i porozmawiać z Wami o tym, jak wszyscy kłamiemy w internecie, jak zmienia się nasz wizerunek, gdy wchodzimy do świata wirtualnego i czy faktycznie, będąc tam, jesteśmy sobą, a jeżeli nie jesteśmy sobą, to czy nie jesteśmy w takim razie prawdziwi? Myślę, że warto rozważyć tutaj parę spraw i zacznijmy może od tego, że ja swoje media społecznościowe prowadzę od jakoś 2017 roku, bo mniej więcej wtedy dostałam mój pierwszy telefon, taki, wiecie, tego typu, no nie, smartfona. Wcześniej miałam cegłę i jedyny dostęp do mediów, jaki miałam, to na komputerze rodziców czy na laptopie taty do YouTube'a i do mojego Facebooka, którego założyłam w wieku 13 lat. Czyli wtedy, kiedy to było dozwolone, pamiętam 1 lipca po moich 13 urodzinach założyłam tego Facebooka. Tam tylko korzystałam z Messengera. Tak naprawdę poza tym nie miałam w ogóle żadnego kontaktu ze światem. Po czym przyszły święta i właśnie w 2017 roku założyłam swojego Instagrama. Wtedy jeszcze jako obserwatorka nic nie wrzucałam, raczej nie tworzyłam takiego kontentu. Też dla mnie ten świat był wtedy zupełnie po prostu obcy. Ja nie wiedziałam, co się tam robi. I czasem dzisiaj nadal się czuję po prostu, wiecie, nie w temacie i jakbym zupełnie nie wiedziała, co się tam dzieje. Ale wtedy byłam naprawdę zielona. Ja wtedy nie miałam pojęcia, co się tam dzieje. Ale weszłam w ten świat. Mniej więcej podobnie zaczęłam wchodzić w świat YouTube'a. I to był świat zupełnie inny, ponieważ tam faktycznie widziałam twórczość. Tam trzeba było nagrać film, zmontować film i tam widziałam bardzo, bardzo dużo ludzi. Wiecie, jak wchodzicie do świata, o którym prawie nic nie wiecie i nagle zauważacie, że są tam tłumy ludzi, dosłownie setki, setki tysięcy, a nawet miliony. Chciałam być jedną z tych osób, które tworzą. I w którymś momencie stałam się twórcą. Stałam się twórcą, że tak powiem, kilka razy, ponieważ najpierw prowadziłam kanał z przyjaciółką, z przyjaciółkami, to na samym początku. Potem założyłam ten kanał, Malow, który macie tutaj na YouTubie moim obecnym. Również zaczęłam prowadzić Instagrama, wtedy jeszcze nazywał się Karen Estelle 01. Dzisiaj po prostu M Podłoga Gębska, jeżeli chcielibyście zajrzeć, to Was tam bardzo serdecznie zapraszam. I od tego czasu troszeczkę inaczej zaczęłam na to patrzeć. Było to bardziej już jak moja praca, powiedzmy. A przynajmniej chciałam, żeby to była moja praca. I wtedy zaczęłam kreować swój wizerunek. Zaczęłam pokazywać się w internecie w jakiś konkretny sposób. No i ja tego nie widziałam, ale widzieli to na przykład moi bliscy, że ja jestem inna w internecie. Że ja na YouTubie zachowuję się inaczej. Mówię inaczej. Że
na zdjęciach jestem wypozowana w większości, a że zdjęcia są mniej lub bardziej poprawione na zasadzie kolorystyki, bo ja nigdy swoich zdjęć nie poprawiałam, jakby nigdy nie zmieniałam nic z mojej twarzy, też za bardzo się na tym nie znałam i nigdy się nie poznałam, nigdy jakoś nie weszłam w ten świat taki też Photoshopa, to w ogóle nie była rzecz dla mnie, ale widziałam innych twórców. Widziałam twórców, których również znałam na żywo. I faktycznie oni też byli inni. No i wiecie, ja się zaczęłam zastanawiać, okej, ale skoro oni są inni na żywo i oni jednocześnie są inni w internecie, to znaczy, że ja najprawdopodobniej też. I oczywiście dotarło to do mnie, bardzo dobrze o tym wiedziałam, a mimo wszystko nadal kreowałam jakiś swój wizerunek. Przede wszystkim kreowałam taki wizerunek, który się podobał w jakiś sposób. Mniejszym, większym stopniu. To jest różne, wiadomo. Zależy też od tego akurat, kogo macie wśród obserwatorów. Ale ja tworzyłam swój wizerunek jak każdy inny, dlatego że chciałam się pokazać z jak najlepszej strony. Zawsze to robimy. Uwierzcie mi, każdy z nas, jak poznaje kogoś nowego, najczęściej, zupełnie nieświadomie, stara się być jak najlepszą wersją siebie. A jeżeli jak najgorszą, to najprawdopodobniej robi to z pełną premedytacją i z jak najwyższą świadomością. Ale ja chciałam się pokazać z dobrej strony. Ja chciałam, żeby ludzie mnie lubili. Ja chciałam być fajna. Ja chciałam po prostu być taką osobą w internecie, którą się lubi, do której się wraca i tak dalej, i tak dalej. I zaraz widzę, że mi zajdzie słońce, ale korzystam jeszcze z ostatnich chwil. Przepraszam Was za ten przerywnik, wracamy do tematu. Chciałam i tworzyłam swój wizerunek tak, jak chciałam. Mówiłam w konkretny sposób. Myślałam w konkretny sposób. Zachowywałam się w konkretny sposób i w bardzo konkretny sposób również wyglądałam. Na przykład kiedyś nie pokazałabym się w internecie mając trądzik, bo się tego wstydziłam. Pokazywałam się tylko wtedy, kiedy byłam w makijażu albo wtedy, kiedy jakoś wydawało mi się, że tego trądziku nie ma. A dzisiaj no, jakby zauważam, że on był, ale wtedy pokazywałam się tylko, generalnie pokazywałam się w takich momentach, w których czułam się ze sobą najlepiej. I jest to bardzo dobre i to, że tak powiem, daje też nam poczucie bezpieczeństwa, że pokazujemy tą stronę, której się nie wstydzimy. Pokazujemy tą stronę, z którą czujemy się bezpiecznie, z którą czujemy się pewnie. I to jest bardzo dobre. Ale jednocześnie to nie jesteśmy w całości my. To jest tak zwane dialogowe ja. Tego określenia stosuje się, stosuje się je w psychologii i oznacza ono mniej więcej tyle, ile dialog między naszymi różnymi cechami. Na przykład, gdy idę do szkoły, w tym momencie na uczelnię, zachowuję się w konkretny sposób. Na przykład jestem pewna siebie, ekstrawertyczna, otwarta, radosna, ambitna. Gdy idę do pracy, jestem bardzo radosna, bardzo otwarta, bardzo komunikatywna, bardzo ambitna, wesoła, z poczuciem humoru. Gdy jestem w domu, jestem spokojna, melancholijna, nostalgiczna czasem, czasem smutna, czasem mam takie przeświadczenie w sobie, że jestem samotna, więc wtedy też czuję w sobie emocje trudne, typu żal, czasem złość. Gdy jestem przy Krzyśku, to zachowuję się jeszcze inaczej. Gdy jestem przy moich rodzicach, zachowuję się inaczej. Gdy jestem przy moich przyjaciółkach, moim przyjacielu, zachowuję się jeszcze inaczej. I to jest normalne. Każdy z nas przy różnych ludziach zachowuje się w różny sposób. I to jest właśnie to dialogowe ja. Tak samo jest z wirtualnym światem i z realnym światem. Jakby w realnym świecie zachowujemy się trochę inaczej, przez to też, że mamy realny kontakt z ludźmi. W tym momencie Wy widzicie mnie za szybą i ja Was też widzę za szybą, a tak naprawdę ja Was nie widzę. Więc no to jest relacja troszeczkę jednostronna, dopóki nie dostanę od Was jakiegoś odzewu, jakichś komentarzy, maili, wiadomości prywatnych i tak dalej. Dopóki Wy się do mnie nie odezwiecie, to ja w tym momencie mówię sama do siebie, ale mam kawę tak, jakbym była z Wami w kawiarni, czy tak, jakbyście siedzieli razem ze mną tutaj
w domu. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, ja teraz jak nagrywam podcast i jak rozmawiam z wami, czy na wideo, czy normalnie jak gadam do, po prostu do mikrofonu, ja teraz zachowuję się wyjątkowo naturalnie. Może to jest też kwestia tego, że ja po prostu zaczęłam zachowywać się przy ludziach i przed kamerą w podobny sposób, dlatego że uznałam, że hej, ja nie chcę się kreować na kogoś. Ja chcę, żeby ludzie mieli po prostu takie przekonanie i żeby to przekonanie było prawdą, że jak oni się ze mną widzą na żywo, to taka sama jestem w internecie i taka sama, jak jestem w internecie, taka jestem też na żywo. Czyli gdy wy mnie poznajecie przez Instagrama, czy tutaj właśnie przez podcast, przez Spotify'a, przez YouTube'a, ja wierzę, że gdy mnie spotkacie, to nie będziecie mieli takiego: Jezu, kto to? Boże, ty się tak zachowujesz? Nie poznaję osoby. Chciałabym, żebyście mieli coś takiego, że jak mnie spotkacie, jak się umówimy na kawę, na żywo, nie w moim mieszkaniu, to będziecie wiedzieli, że ja jestem tą samą osobą, którą chcieliście poznać. Czy w momencie, gdy kreujemy swój wizerunek w internecie, to kłamiemy? Nie wiem. To zależy, co uznajemy za kłamstwo. Czasem słyszę, że ludzie mówią: a ona kłamie, ona taka nie jest. I faktycznie, znam takich twórców, do których trudno jest mi, że powiem, wykrzesać jakieś tam pokłady szacunku, jako że widzę, co robią i widzę, że tak powiem, ich wizerunek na żywo, a ich wizerunek w internecie odbiega od siebie tak, że tam prawdy nie ma zbyt wiele. I to nie dotyczy tylko ich wizerunku, jako ich cech, ale również ich przekonań. Ich przekonania, to co polecają, to co mówią, jest zupełnie czymś innym niż tym, co mówią w rzeczywistości, tym, co powiedzieliby wam face to face, nie przez kamerę, nie przez szybę, nie przez smartfona. Znam takich twórców i ja do takich twórców nie należę, szczególnie, że ja nigdy właśnie nie chciałam nikogo oszukiwać. Ja chciałam dawać prawdę, ja chciałam dawać ciepło, chciałam dawać dobrość i ewentualnie podzielić się swoim doświadczeniem, jakąkolwiek wiedzą, mądrością, powiedzmy w cudzysłowie, którą gdzieś tam właśnie zdobywam dzięki doświadczeniom. Dlatego myślę, że kreowanie swojego wizerunku jest tym, co właśnie powiedziałam, kreowaniem, nie kłamstwem. Takie zwykłe kreowanie, po prostu tworzenie swojego wizerunku, czyli bycie sobą, bo będąc sobą również kreujemy jakąś postać, każdego dnia kreujemy naszą postać poprzez nasze myśli, poprzez nasze przekonania, poprzez właśnie naszą historię. To wszystko się dzieje cały czas, więc wydaje mi się, że nie można tego kreowania wizerunku nazwać kłamstwem. Na pewno nie do któregoś stopnia. I ja nie czuję, żebym kogokolwiek okłamywała. Ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia czasem próbujemy okłamać sami siebie. Właśnie w social mediach. Bo wiecie, czasem ciężko jest przyznać przed sobą: ok, używam filtra, nie wyglądam tak na żywo. Ok, dzisiaj mam podkrążone oczy i wyglądam nie tak, jakbym chciała. Może nie wyglądam źle, nie wyglądam brzydko, ale nie wyglądam tak, jakbym chciała. Albo nie wyglądam tak, jak te inne kobiety na Instagramie. Wow. Wtedy próbuję sobie poprawić humor i wrzucę ten filtr. Włączę sobie jakąś muzykę, która niekoniecznie do mnie pasuje, ale dzisiaj akurat, że tak powiem, będzie dla mnie takim boosterem. I poudaję. Poudaję, że jest wszystko okej. Poudaję, że jest w porządku. Poudaję, że nic się nie dzieje. No i tu pytanie. Czy to nadal jest kreowanie? Czy już jest kłamstwo? Czy już jest oszukiwanie? Nie wiem. Sami powiedzcie. Moim zdaniem w momencie, gdy czujemy sami przed sobą, że nie jesteśmy fair, to jest również moment, w którym zaczynamy oszukiwać innych. W tym momencie naszych odbiorców. W momencie, gdy włączam Instagrama i chcę się z wami podzielić tym, co, że tak powiem, się u mnie dzieje,
i będę udawała, że hej kochani, dzisiaj jest wszystko super i w ogóle mam taki bardzo dobry dzień, a jest pięknie, piękna pogoda, idę pobiegać. To jest blef. To jest ściema, to jest kłamstwo, to nie jest prawda. Ale w momencie, gdy mam gorszy dzień i powiem cześć kochani, witam was w nowym, kolejnym dniu. Dzisiaj jest ciężko. Obudziłam się bez energii i prawdę mówiąc, nie wiem jak mam dzisiejszy dzień. Wiecie o co chodzi. Jest zupełnie inna energia, zupełnie inny odbiór i zupełnie inaczej się po pierwsze słucha takie osoby, zupełnie inaczej się na nią patrzy i w zupełnie inny sposób się z taką osobą kompatybiluje. W sensie można po prostu użyć empatii i poczuć człowieka, nawet przez social media. Aczkolwiek w momencie, gdy ktoś w jakiś sposób przynajmniej jest prawdziwy, chociaż w jakimś stopniu. Wiadomo, że czasem mamy gorszy dzień i nie chcemy pokazywać tego, że mamy gorszy dzień, bo to jest trudne i mamy do tego absolutnie prawo. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Masz prawo nie pokazywać gorszych dni na Instagramie. Masz prawo nie dzielić się tym z nikim. Masz do tego prawo. Tak samo jak masz prawo nie mówić nikomu o tym, że jesteś szczęśliwy, szczęśliwa. Możesz wszystko, co przeżywasz, zachować dla siebie. A jednocześnie wszystko, co przeżywasz, możesz pokazać światu. Pamiętając, że w momencie, gdy wszystko zostawiasz dla siebie, to zostaje z tobą. W momencie, gdy pokazujesz całemu światu, cały świat o tym wie. I cały świat będzie pamiętał. Nawet jeżeli część osób zapomni, na pewno internet będzie pamiętał. To jest bardzo duże ryzyko. Szczególnie właśnie, gdy pokazujemy te takie trudne momenty, które potem ludzie bardzo lubią wykorzystywać przeciwko nam. Szczególnie właśnie takie trudne momenty. Momenty, gdy jesteśmy smutni, gdy jesteśmy w jakiejś bardzo ciężkiej sytuacji, gdy na przykład przeżywam jakąś żałobę, czy gdy przeżywamy po prostu załamanie jakiegokolwiek rodzaju. Gdy przestajemy sobie radzić. Jakimś cudem ludzie bardzo naprawdę lubią to wykorzystywać. Nie rozumiem dlaczego. I wydaje mi się, że jestem w stanie też zrozumieć, znaczy ze własnego doświadczenia jestem w stanie zrozumieć, jak to jest, gdy udajemy, że jest wszystko okej. To jest łatwe. Łatwiej jest przeżyć dzień i zostać ze swoimi prawdziwymi emocjami, niż powiedzieć komuś, gdy się spyta, ej, co u ciebie, no wiesz, walczę ostatnio ze stanami depresyjnymi, nie mam siły, w ogóle nie mogę się na niczym skupić, nie mogę spać, nie mogę jeść, bardzo mało jem. Zupełnie inaczej, gdy powiecie, a jest w porządku, trochę zmęczona, ale jest git. Myślę, że jakbym tak wam powiedziała, to byście uwierzyli. Przynajmniej część z was, która mnie może troszeczkę mniej zna. I każdy z nas pójdzie na coś takiego. To jest blef. To jest ściema. Ale to już niekoniecznie jest kreowanie swojego wizerunku. To czasem jest po prostu ochrona samego siebie. I to jest naprawdę w pełni dla mnie zrozumiałe. Ale wróćmy do wizerunku w social mediach i tego, jak się on również zmienia na przestrzeni lat. Ja swój pomysł na Instagrama zmieniałam miliard razy. I jak czasem teraz patrzę na to, co ja wyprawiałam, to mam takie... O Boże, kiepska! Co ty robisz? Matko kochana! Ty takie rzeczy wrzucałaś? Duży łyk kawy, naprawdę ja taka byłam. I wiecie, ja w tym telefonie mam bardzo dużo rzeczy. I tak jak sobie teraz na przykład patrzę na mojego Instagrama, powiedzmy Instagrama sklep WWO, to treści w tym momencie dotyczą takich rzeczy jak kryzys. Cel czy droga? Kryzys, akceptacja, trudności, po co mi sklep, sens życia, kim jestem, wspomnienia, radość, e-book. Swoją drogą do kupienia e-booka bardzo serdecznie was zapraszam, w linka też wam podrzucam. Znowu, premiera e-booka, premiera bloga.
jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu, to teraz. A na samym początku? Nie walcz z tym, co jest dla Ciebie trudne, bo każda walka niesie ze sobą straty. Pracuj nad tym, co w Tobie dobre i piękne. Pielęgnuj w sobie wdzięczność. I to też jestem ja, ponieważ też jestem ja teraz, ponieważ to są rzeczy, które są ze mną od, powiedzmy, niedawno, tak? No mniej więcej pół roku. Ale jak popatrzę na mojego prywatnego Instagrama m/m_gębska, to walentynki, wiesz, kawa, dużo kawy, miłość, ja, bez jakiegokolwiek pomysłu, wszystko na czarno. Muzeum, Grecja, radość, zmiana, obcięcie włosów, zrobienie grzywki. Wcześniej może, przemyślenia, dużo więcej przemyśleń, dużo trudnych przemyśleń. I patrzę na siebie i patrzę, że jest dużo mody. W tym momencie chciałabym do tego wrócić. Patrzę na zdjęcia sprzed roku i naprawdę chciałabym do tego wrócić. Ale myślę sobie, jak inną osobą byłam. I jednocześnie patrzę na opisy i widzę, jak wiele swoich prywatnych rzeczy pokazywałam. Za dużo prywatnych rzeczy. Posty to jedno. Inna sprawa to story. I będę tu mówiła o Instagramie, dlatego że to jest medium, na którym ja przesiaduję, że tak powiem, najwięcej, poza tworzeniem dla Was właśnie na Spotify'a czy na YouTube'a. To jest, że tak powiem, moje codzienne social medium. Dużo się zmieniło. Bardzo dużo się zmieniło. Ja jestem zupełnie inna. I kiedyś nie potrafiłam stawiać granic. Jest mi przykro, że kiedyś nie potrafiłam. Jako że widzę, jak wiele krzywd mogło mi to wyrządzić. Na początku dzieliłam się bardzo prywatnymi rzeczami, typu moja codzienność w depresji, moja codzienność w anoreksji. Czasem dzieliłam się zbyt wieloma informacjami, czasem pokazywałam zbyt wiele rzeczy. Też kiedyś nie rozumiałam na przykład, dlaczego nie wolno mi pokazywać mojej rodziny. Potem dorosłam, dowiedziałam się już dlaczego i tak dalej, ale chciałam pokazywać moją rodzinę, bo inni pokazywali. Chciałam, żeby było tak dużo mnie. Chciałam po prostu dać prawdę, dać codzienność ludziom. Nie rozumiałam, że coś muszę zostawić dla siebie, ponieważ ja też czegoś potrzebuję. I mówię, miałam zupełnie różne pomysły na to, kim jestem. I niektórzy czasem mi mówią, o Jezu, ale popatrz na moje stare zdjęcia, ale cringe. Ja w ogóle nie lubię za bardzo słowa cringe, ponieważ ja wtedy byłam dumna z tego, kim jestem. Ja się zmieniałam, ja pracowałam nad sobą, dla mnie to było ważne. Dla mnie to był naprawdę niesamowicie ważny element. Każde zdjęcie na Instagrama było mniej lub bardziej przemyślane. Każde zdjęcie na Instagramie, każdy filmik na YouTubie był czymś, dzięki czemu ja się rozwijałam. I patrząc dzisiaj na właśnie mojego Instagrama, ja widzę drogę, którą przebyłam. Ja widzę, jak się zmieniłam. Ja widzę, jak się rozwinęłam. Jest to dla mnie niesamowicie ważne. Ponieważ mając tę świadomość właśnie, co się zmieniło w moim życiu, mogę iść dalej. Mogę kreować siebie. Mogę budować siebie w oparciu o tą prawdę, o doświadczenia, które miałam. Jest to dla mnie naprawdę piękna, bardzo cenna rzecz i nigdy bym jej nikomu nie oddała. Nigdy. Ponieważ te doświadczenia, te zdjęcia pokazują mi, kim jestem, kim byłam. A wiem, że bez tego, kim byłam, nie byłabym tym, kim jestem. Dzisiaj. Czyli nie siedziałabym przed Wami, nie piłabym kawy, nie rozmawiałabym o kłamstwie w social mediach. A umówmy się, jest to bardzo ważny temat i bardzo się cieszę, że mogę z Wami o tym porozmawiać. Wróćmy jeszcze raz do różnicy między kreowaniem swojego wizerunku a okłamywaniem, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało, a powoli będziemy kończyć. Pamiętajcie, że każdy z nas kreuje siebie. Wychodząc na ulicę, idąc do sklepu, idąc do pracy, szkoły, na studia, na plan, gdziekolwiek.
kreujemy siebie. Każdego dnia. Od samego momentu wstania do momentu zaśnięcia. Mamy myśli, mamy doświadczenia, mamy konkretne wzorce, autorytety, priorytety. Mamy wartości, którymi się kierujemy. I to wszystko tworzymy. Każdego pojedynczego dnia. Tak samo tworzymy siebie w mediach. Czy social mediach, czy po prostu, wiecie, tam typu telewizja i tak dalej. Tworzymy jakiegoś bohatera. Zawsze. Choćbyśmy, że tak powiem, chcieli jak najbardziej pokazać siebie. Nigdy nie będziemy się zachowywać tak, jak przy samym sobie, powiedzmy, śpiewając nago pod prysznicem, jak gdy jesteśmy w sklepie przy wkurzonej ekspedientce. Okej? To jest po prostu nie do zrobienia, ponieważ nie tacy są ludzie. My jesteśmy zupełnie inni. My chcemy się pokazywać jak najlepszej strony. I to nie jest kłamstwo. Kłamstwem jest natomiast, gdy na żywo mówicie zupełnie coś innego, a w mediach zupełnie coś innego. Gdy na przykład w mediach mówicie, słuchajcie, to jest taka wspaniała odżywka do włosów. Przepraszam, że taki przykład, ale najprostszy. To jest taka wspaniała odżywka do włosów, moje włosy są po niej fantastyczne, po czym wyrzucacie ją po jednym użyciu i po pokazaniu w social mediach, bo nie jesteście w stanie ścierpieć ani zapachu, ani konsystencji, ani tego, co robi z waszymi włosami. Okej? Nie patrzcie, akurat ja dzisiaj, że tak powiem, przehumektantowałam moje włosy. Ale nie każdy z nas, nie każdy twórca, nie każdy, że tak powiem, po prostu randomowy człowiek, który wrzuca coś na Instagrama, kreuje na zasadzie, okłamuje ludzi, bo pokazuje jakąś wersję siebie. Zawsze pokazujemy jakąś wersję siebie i to jest normalne i to jest zdrowe. To jest zdrowe i niech to tu wybrzmi, bardzo proszę. Jakby tworzenie konkretnej wersji siebie przy danych ludziach jest normalne, jest zdrowe, ponieważ daje nam to poczucie bezpieczeństwa. Chyba że właśnie sami przed sobą czujemy, że to nie jesteśmy my i że my czujemy się z tym niekomfortowo. Ja na przykład miałam wielokrotnie taką sytuację, że grałam przy kimś, kogoś, kim nie jestem, tylko po to, żeby czuć się dobrze. Nie czułam się dobrze, nie czułam się bezpiecznie. Czułam, że okłamuję sama siebie. Gdy okłamujecie sami siebie, najprawdopodobniej okłamujecie również innych. A gdy czujecie, że okłamujecie innych, okłamujecie także siebie, więc warto o tym pamiętać. Tworzenie wizerunku? Jedno. Kłamstwo? Drugie. Mam nadzieję, że widzicie różnicę i mam nadzieję, że gdy ktoś wam powie, a ty to tak oszukujesz, tak ściemniasz, wrzucasz coś na Instagrama, to nie jesteś ty. Okej, warto zaznaczyć na przykład, gdy używamy filtrów, bo są osoby, które mają problem z tym, jak wyglądają i też używają, a potem widzą takiego człowieka w filtrze i uznają to za prawdę i że tak wygląda każdy człowiek. Nie do końca, nawet bardzo nie do końca. Więc warto zaznaczać, gdy używamy na przykład filtrów. Albo gdy nie jesteśmy czegoś pewni. Też warto to zaznaczyć. Żeby nie było tak, że mówicie coś, jakbyście byli przekonani na 1000%, a potem jednak takie na 1000% to nie, nawet na 5 nie jesteśmy pewni. Warto zaznaczyć po prostu to, co naprawdę myślimy. Zawsze. Warto pokazać się z tej prawdziwej strony. Na ile macie odwagę. Ale osobiście polecam wam dbanie o granice, zarówno swoje, jak i innych. A mówiąc to w kontekście tworzenia wizerunku, pokazywania się w social mediach, mam też na myśli nieocenianie. Nie naruszajmy granic innych ludzi. Nie oceniajmy. Nie oceniajmy sami siebie. Nie mówmy, że Jezu, ale wiesz co, kiedyś to tak wyglądałaś, a dzisiaj wyglądasz inaczej. Kiedyś to prowadziłaś social media tak, a teraz to w ogóle matko. Okej, ludzie się zmieniają. Nie oceniajmy ludzi, że wiesz co, ale na żywo to się zachowujesz zupełnie inaczej. To w ogóle nie jesteś ty w tych social mediach. To jestem ja. To jesteś ty.
tylko to jest inna część ciebie. Pamiętaj, ty, który tego słuchasz, ty, która tego słuchasz. Pamiętaj, że każda część ciebie, którą pokazujesz, jest tobą. Może być częścią, którą chcesz, może być też częścią, której nie chcesz. Ale pamiętaj i nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej. To, co pokazujesz, ta ty, ten ty, którego pokazujesz, to jesteś ty. To jesteś ty. Prawdziwy. Prawdziwa. I niech nikt nie wmówi ci, że okłamujesz kogoś tylko dlatego, że zachowujesz się inaczej w towarzystwie mamy, inaczej w towarzystwie taty, inaczej w towarzystwie przyjaciółki, inaczej w towarzystwie szefa, inaczej w towarzystwie znajomej, której nie lubisz. We wszystkich tych sytuacjach to jesteś ty. I po prostu dbając o to, by być dobrą osobą i by być bezpieczną osobą, to nie jest kłamstwo. Ok? Pamiętaj o tym i nie pozwól sobie wmówić, że jest inaczej. Słuchajcie, tym oto pozytywnym akcentem, mam nadzieję, takim trochę przyszłościowym, kończymy dzisiejszy odcinek, jako że jest i tak dość długi, szczególnie długi jak na mnie. Nie sądziłam, że tak dobrze mi się będzie rozmawiało z Wami, zarówno w formie podcastu, jak i właśnie wideo. Zresztą napiszcie mi w komentarzach, wyślijcie wiadomość na Messengerze, na Instagramie, na maila. Co sądzicie o takiej formie? Czy chcielibyście dalej to kontynuować? Właśnie widząc mnie z kawą, czasem możemy też porozmawiać, gdy będę się gdzieś szykować i tak dalej. W każdym razie powiedzcie mi, czy taki sensitive coffee talk Wam pasuje? Czy Marta mówiąca przed kamerą jest ok? Czy jednak wolicie tradycyjną formę bez wizji? Dajcie znać, a ja kończę swoją kawę i zabieram się dalej za robotę. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś z tego odcinka, że coś tam we Was poruszyłam i że będziecie mieli po prostu taki mały bodziec do kolejnych przemyśleń. Dziękuję Wam jeszcze raz. Zachęcam Was do subskrybowania kanału, a także do zaobserwowania mnie na Spotify'u czy na Instagramie. I do usłyszenia, może do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa!